Dobry wieczór. Ryszard Rybacki. To jest premierowe wydanie programu Pilnujmy Polski. Programu, który moim rozmówcą, państwa i moim gościem będzie pan Antoni Macierewicz. Dobry witam wieczór, panie ministrze, był minister obrony, szef podkomisji badającej katastrofę smoleńską, podkomisji działającej przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Jeszcze raz witam, panie ministrze. Jeżeli wyliczamy te tytuły, to może zacznijmy od najważniejszego jednak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bo to jest tytuł, jeżeli tak można powiedzieć, czy funkcja, która bezpośrednio zależy od obywateli, od Polaków i dlatego jest ona dla nas wszystkich, każdego posła, najważniejsza, najcenniejsza. Z całą pewnością podkreślam. Witam pana, witam państwa. Rzeczywiście Polski trzeba dzisiaj pilnować. Wiemy o tym wszyscy, dowiadujemy się o tym, a bardzo dobitnie na własnej skórze, ale też trzeba powiedzieć, że Polacy potrafią to robić. Widać, że Polacy to potrafią robić. Widać, że ta mobilizacja społeczna, mobilizacja narodowa daje dobre efekty i za to trzeba wszystkim Polakom serdecznie podziękować. Nawiązuje pan do tej wspaniałej mobilizacji, która towarzyszyła konfliktowi, bo chyba tak należy to określić, między Polską a Izraelem w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. No, było szereg inicjatyw i w sieci, i innego rodzaju, kiedy Polacy, obywatele w sposób naturalny skrzykiwali się w obronie godności Polski, w obronie dobrego imienia Polski, wreszcie w obronie prawdy historycznej. To też, chociaż ja myślałem akurat o czymś innym. Ja myślałem o tym wielkim zrywie narodowym, jakim było głosowanie w roku 2015, które otworzyło w ogóle drogę do przemian politycznych, także do tych przemian, które umożliwiły tę wspaniałą mobilizację, o której pan powiedział, bo przecież gdyby nie ubiegłe 26 miesięcy polityki pronarodowej, polityki prospołecznej, polityki otwarcia na naszą historię, na nasz dorobek, na rzeczywistość i tożsamość narodu polskiego, no to zapewne wszystkie inne działania też wyglądałyby zupełnie inaczej. A więc raz jeszcze trzeba podziękować tym, którzy Polski upilnowali wtedy jesienią 2015 roku, po przecież bardzo długim okresie bezradności, bardzo długim okresie zamętu, bardzo długim okresie takiego rozproszenia. Rozbrajania Polski, można tak dokładnie powiedzieć. Tak, bo przecież gdy pan nawiązuje do problemów związanych z ustawą, nowelizacją ustawy o IPN-u, no to przecież całe zamieszanie z tym związane, problemy, znaki zapytania, dyskusje są w dużym stopniu efektem tego, że my przez, już nie mówię o okresie komunistycznym, bo to jest rzecz, w której nie mieliśmy w ogóle możliwości wpływu na obraz narodu polskiego i kształt narodu polskiego w jego wymiarze instytucjonalnym, ale po 89 roku taki wpływ mieliśmy, a niestety go nie skoncentrowaliśmy dostatecznie silnie, by te łże elity, czy fałszywe elity, które sobie nadały przywilej wyrażania się o Polsce, kształtowania zewnętrznego obrazu Polski, by je przywołać do porządku i zgadzaliśmy się w jakimś wymiarze. Tolerowaliśmy w jakimś wymiarze błędy w polityce historycznej, w polityce tożsamościowej, w polityce narodowej, jaka była realizowana do roku 2015. Oczywiście z tymi dwoma ważnymi momentami, innymi, rządem Jana Olszewskiego i rządem Jarosława Kaczyńskiego, no ale poza tym niestety było źle. Ten proces, który pan opisuje, określało się mianem pedagogiki wstydu, realizowany właśnie przez te łże elity, czyli takiego zaparcia się naszej historii, zaparcia się prawdy historycznej właśnie. No to było najbardziej widoczne, najbardziej bolesne i najbardziej dojmujące. Ale gdyby analizować cały ten proces, to on polegał nie tylko na pedagogice wstydu, on polegał także na takim systematycznym usypianiu narodowych dążeń Polaków, narodowych ambicji Polaków i narodowego potencjału naszego. To wiąże się także na przykład z eliminowaniem powoli wielkich momentów polskiej historii, wielkich dokonań Polaków, wielkich celów, jakie mamy obowiązek sobie stawiać. Operacje na historii w szkołach, przypomnijmy. Ja chcę wrócić raz jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba tydzień temu, bo to jest rzecz zupełnie kluczowa. My nie zrozumiemy reakcji świata, a jeżeli nie zdamy sobie sprawy z tego, że Polacy byli zwłaszcza w okresie II wojny światowej i po II wojnie światowej, oczywiście można to szerzej rozciągnąć, ale w tym momencie narodem absolutnie wyjątkowym, narodem, który został poddany nieprawdopodobnemu
ciśnieniu morderczych instynktów niemieckich i rosyjskich i sowieckich z jednej strony, a z drugiej strony, który wydobył z siebie niebywały heroizm taki, na który nie było stać żadnego innego narodu na świecie. I ta niezwykłość, to bohaterstwo Polaków sprawiło, że ponieważ my o nim nie mówiliśmy, to wszystkie inne narody chętnie o tym zapomniały i odesłały to do swojego poziomu, który niestety często był poziomem przestępczym. Co więcej, funkcjonowała kontrnarracja wobec nieobecności tej naszej, bo nie miał kto o nią dbać, przynajmniej instytucje tego quasi-państwa polskiego o nią nie dbały, w myśl której przypisuje się nam chociażby współodpowiedzialność za Holokaust, za ciążę. O tym mówiliśmy, dlatego bardzo mnie cieszy, gdy usłyszałem dzisiaj, jeżeli dobrze rozumiem z ust przedstawicieli Izraela, że musimy wspólnie dbać o prawdę o Holokauście. Tak, o każdym ludobójstwie, o każdym Holokauście, o Holokauście narodu żydowskiego, Holokauście narodu polskiego, Holokauście cyganów, prawda, o tych wszystkich przejawach działania zbrodniczych totalitaryzmów, które zdecydowały się w sposób instytucjonalny, techniczny, wręcz antyludzki, eliminować inne narody, mordować inne narody i sprawiać, żeby one przestały w ogóle istnieć. To dotykało Żydów, dotykało Cyganów, ale dotykało także Polaków, ale Polacy potrafili się przeciwstawić nie tylko broniąc siebie, ale także broniąc innych. To była postawa niewidziana nigdzie na świecie. Stąd ta wyjątkowość, której my sami nie umieliśmy przedstawić samym sobie, naszym dzieciom. Wstydziliśmy się tego, baliśmy się tego. Trudno powiedzieć, dlaczego my nie stanęliśmy tutaj na poziomie tego wyzwania, ale nie umieliśmy opowiedzieć innym. Szybciutko zostało zastąpione oskarżeniami Polaków. Jak pan ocenia dzisiejszą decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy, nowej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i jednocześnie skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego? Czy to nie jest troszkę w myśl powiedzenia, to nie jest formuła, która określa się panu Bogu świeczka, diabłu ogarek? No rzeczywiście, może niefortunne sformułowanie w tej sytuacji, o której mówimy, więc ja bym się do niego nie przyłączał, ale powiem tak, dobrze się stało, że ten podpis jest, że mamy tę sprawę w tym wymiarze załatwioną. Nie znam dokładnych pytań, jakie pan prezydent przekaże, czy kwestii, które przekaże do wyjaśnienia, czy przekazał do wyjaśnienia Trybunałowi Konstytucyjnemu. To jest niesłychanie ważne. No, trudno mi jest sobie wyobrazić, by można było dyskutować na temat tego, czy spotwarzanie narodu polskiego jest przestępstwem, czy nie jest. Ono jest już przestępstwem w istniejącym kodeksie karnym, więc tym bardziej musi być ujęte w tych regułach, które teraz pan prezydent zatwierdził. Pryncypia nie mogą być kwestionowane, ujęte w tej ustawie. Wszystko może być kwestionowane, jak wiadomo, w systemie demokratycznym, który jest pozytywistycznym systemem, w związku z tym rości sobie pretensje do kwestionowania wszystkiego, ale nie powinno być kwestionowane, tym bardziej, że musiałoby pociągać za sobą zmiany innych decyzji kodeksu karnego, innych decyzji prawnych, które zabraniają atakować, spotwarzać państwo polskie, prawda, czy naród polski, więc tutaj myślę, że bardzo wiele zależy od tych szczegółów. Ważne jest, że jest podpis, co dalej będzie. Zobaczymy, jak poznamy szczegóły dotyczące tego, co pan prezydent skierował, jakie kwestie pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Nie wyobrażam sobie, bo one poddawały wątpliwość ład prawny Rzeczpospolitej. Czy jednak taka decyzja w takim kształcie, jaką podjął dzisiaj prezydent, nie jest pewną formą ustępstwa wobec tej bardzo silnej presji, którą, co tu dużo mówić, wywierało i państwo Izrael, ale również poniekąd poprzez pewnie, tak należy założyć, wpływy diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, również instytucje administracji amerykańskiej, mówię o Departamencie Stanu, były dwa oświadczenia ze strony Departamentu, jedno mocniejsze w treści, inne bardziej łagodne. Jednak taka presja była faktem, to nie ulega wątpliwości. Znaczy, o ile to suwerenny proces legislacyjny państwa polskiego. O ile to pierwsze oświadczenie Departamentu Stanu można by ewentualnie tak traktować, to drugie raczej wręcz przeciwnie, bo tam jasno zostało stwierdzone, że Stany Zjednoczone nie interweniują
interweniują w żaden sposób. Tylko są zaniepokojone. W proces legislacyjny, który jest realizowany w Polsce i nie mają zamiaru w to interweniować. Więc to jest raczej oświadczenie, które bym traktował jako wycofanie się i zrozumienie niezręczności, nietaktu czy błędu, który powstał po tym pierwszym popełnionego, wcześniej. Więc myślę, że nie jest właściwe, żeby atakować kogoś, kto się wycofał z błędu, że to zrobił. Ja tutaj ze strony Stanów Zjednoczonych presji żadnej nie widzę. Chcę powtórzyć to, co już podkreślałem wielokrotnie. W tym samym czasie zostały zakończone, przygotowane przez mój zespół negocjacje dotyczące rakiet Patriot i to jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, zejściem z ceny o połowę w stosunku do wcześniej zapowiadanej, czy też umożliwionej, pokazywanej jako, możliwa. To nie tylko... o inwestycji absolutnie kluczowej z punktu widzenia polskiej obronności. Absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i co więcej, takiej, na którą zgodę wydaje Kongres Stanów Zjednoczonych. Bez woli Kongresu Stanów Zjednoczonych, czyli najwyższej instancji ustawodawczej, nie można by tej broni w ogóle nabywać. Więc to jest nie tylko biznes, to jest także wola współdziałania wzajemnego w sferze obronności Stanów Zjednoczonych i Polski. I decydując się na tak zasadnicze obniżenie tej ceny w stosunku do pierwotnych punktów odniesienia, Stany Zjednoczone podkreśliły swoją wolę utrzymywania z Polską szczególnych, strategicznych stosunków. To zresztą jest, ma także odzwierciedlenie w najnowszej doktrynie strategii obronnej Stanów Zjednoczonych podpisanej przez sekretarza obrony Jima Mattisa. Tam regionalne porozumienia, właśnie takie jak Międzymorze, stawia się za wzór i punkt odniesienia w polityce amerykańskiej. Nawiasem mówiąc, te regionalne porozumienia są wymienione jednym ciągiem z Unią Europejską. To, żeby pokazać państwu, jak wielką wagę Stany Zjednoczone przywiązują do tej polityki, którą prowadzimy Międzymorza, która daje tak dobre skutki. Panie ministrze, podjął pan bardzo ciekawy aspekt, nawiązując do negocjacji dotyczących systemu obrony przeciwrakietowej, no bo te ustalenia, na które pan przywołał, przekreślają w sposób oczywisty całą narrację, będę używał tego określenia, uprawianą przez środowiska tak zwanej opozycji totalnej o rzekomym zaostrzeniu, czy więcej, o skonfliktowaniu Polski z połową świata. Mówię, oczywiście nawiązuję do tego bieżącego kontekstu politycznego, czyli do sporu z Izraelem wokół ustawy o IPN. Taki fakt po prostu nie ma miejsca. Znaczy, ja też chciałbym przywołać tutaj chyba na portalu Niezależna był publikowany materiał w największym piśmie izraelskim w Haaretz. Wczoraj, czy przedwczoraj, byłego ministra wieloletniego, ministra obrony Izraela, no, który jasno i zdecydowanie odrzucił te wszystkie oskarżenia. I to nie jest publicysta, to nie jest intelektualista. No, polityka bardzo utrwalonej pozycji intelektualistów, prawda? Tylko człowiek praktyki politycznej, człowiek, który jest w kręgu współdecydentów o polityce bezpieczeństwa Izraela. I on mówi jasno, to jest potwarz. Polska była jedynym krajem, który Żydów bronił. Polska ma wielkie zasługi. A mówienie o udziale Polaków w sensie systemowym narodu polskiego w Holokauście, czy polskich obozach śmierci, jest po prostu potwarzą. Wspaniały głos, głos prawdy, który z Izraela także do nas dopłynął. Warto sobie to uświadomić i rozumieć. Sygnał do wyciszenia tego konfliktu, tak należy interpretować artykuł Arensa? Do innego traktowania tego konfliktu. Też tutaj w naszych rozmowach dwa tygodnie temu chyba wskazałem na rękę rosyjską, jaka w całej tej historii była i zapewne jeszcze jest i możemy się spodziewać, że dążenie do uniemożliwienia, do rozbicia tego sojuszu polsko-amerykańskiego, a zwłaszcza uniemożliwienia stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, które zmieniają w ogóle sytuację geopolityki nie tylko Polski, co dla nas jest najważniejsze, ale w ogóle Europy i świata. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że te dążenia do zablokowania tego będą dalej podejmowane. Jeżeli mówimy o tym, że musimy Polski pilnować, to musimy też widzieć, co Rosja robi i musimy umieć odczytać w różnorodnych konfliktach, problemach, perturbacjach, tak
także naszych wewnętrznych, że mamy do czynienia z intensywną, złą wolą z tamtej strony. Chciałbym, żeby było inaczej. Wierzę, że kiedyś będzie inaczej. Na razie ciągle tak jest. Sądzi pan, w pańskiej ocenie, ten spór z Izraelem, ta próba wywołania antagonizmu między sojusznikami Ameryki, czyli między Polską i Izraelem, była operacją, w której mogły wziąć udział czynniki rosyjskie? Tak, tak sądzę. Tak sądzę, dokładnie właśnie tak sądzę. Proszę sobie zdawać sprawę z tego, że mamy na Bliskim Wschodzie od pewnego czasu sytuację bardzo, bardzo szczególną. A Rosja jest militarnie obecna na Bliskim Wschodzie, bardzo aktywnie wspierając głównych wrogów Izraela. No więc to ma swoje daleko idące konsekwencje dla poczucia bezpieczeństwa i dla sposobu działania Izraela, więc miejmy tego świadomość. Mam to też liczną silną diasporę rosyjską w Izraelu. Dokładnie tak. Która też może wpływać na te radykalne głosy pojawiające mówiąc, się w Izraelu. Warto sobie przypomnieć i warto też przypomnieć istotnym czynnikom w Izraelu, że to jest diaspora, która wzbogaca, że tak powiem, potencjał ludzki państwa Izrael, ale znalazła się tam tylko dzięki olbrzymiemu wsparciu i wysiłkowi właśnie Polski, bo to operacja Most sprawiła, że ponad milion ludzi przepłynął z Rosji Sowieckiej do Izraela na przełomie lat 80. i 90. Epizod najnowszej historii, który powinniśmy podkreślać. Warto o tym wiedzieć. Tak więc trzeba patrzeć na te sprawy globalnie, gdy musimy, a musimy dzisiaj, musimy dlatego, że przed nami wielka szansa zmiany historii naszego kraju i zmiana rzeczywistości dla naszych dzieci. Musimy Polski pilnować. To jest także apel i wezwanie do aktywności i do niepoddawania się różnorodnym fake newsom, tak zwanym, prawda, czyli fałszywym informacjom, czy też propagandowej obróbce, wiadomościom, które niby udają prawdziwe informacje i prawdziwe wiadomości, i walce dywersyjnej w sferze świadomości społecznej, bo ona cyberwojna odgrywa olbrzymią rolę. Ona się toczy, rzeczywiście. No, taki przykład dam, jeden z brzegów, który dotykał mnie jako ministra obrony, w jakim sensie po dzień dzisiejszy dotyka. I to jest próba wmówienia obywatelom, Polakom, że prowadziliśmy słabą politykę modernizacyjną. Jedyny rząd, który wydał wszystkie pieniądze na modernizację armii w obu budżetach, który zrealizował tak wielką inwestycję, jak właśnie zakup patriotów, wzmocnił polską flotę i tak dalej, i tak dalej. Nie ma dziedziny, w której nie zostałyby dokonane bardzo zasadnicze i fundamentalne zmiany korzystne dla modernizacji polskiej armii, łącznie z przysłowiowymi dronami, z których się wyśmiewano, prawda, że ich nie będzie na pewno. Tak się mówiono, że na pewno nie będzie patriotów, że zapłacimy za nie 10 miliardów, a zapłacimy dużo mniej niż połowę. Fake Więc news w megaskali. To klasyczne fake newsy i one się zakorzeniły gdzie niegdzie i ja słyszę pogłos od czasu do czasu wracający tych kłamstw, jakimi próbowano obrzucać polskie Ministerstwo Obrony. Pilnujmy Polski, proszę państwa. Antoni Macierewicz był gościem premierowego wydania programu. Zapraszamy za tydzień, zawsze o godzinie 20. Panie ministrze. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. I chcę serdecznie pogratulować na pana ręce całej redakcji, bo dzisiaj 25-lecie Gazety Polskiej. To wielki dzień, naprawdę wielki dzień jednej z najważniejszych polskich instytucji patriotycznych, jakim jest ta gazeta. Mówię z takim, tak powiem, z taką sympatią, ciepłym i wdzięcznością, bo towarzyszyłem tej gazecie od jej samego narodzenia. To tam ukazała się po raz pierwszy tak zwana lista Macierewicza, czyli ten materiał, który przekazałem Konwentowi Seniorów 4 czerwca 1992 roku i który, jak się okazało, wbrew właśnie fake newsom, kłamstwom, potwarzom i tak dalej, po prostu okazał się prawdziwy z jego głównym punktem, jakim była informacja o agenturalności Lecha Wałęsy, co tak wtedy niesłychanie wielu naszych przeciwników rozjuszyło. Bulwersowało, rozjuszyło i tak dalej. To Gazeta Polska
była przez te wszystkie lata nośnikiem prawdy o polskiej historii, ale też wskazywała właściwe rozwiązania polityczne. Za to naprawdę w imieniu wielu, wielu polskich patriotów chciałbym państwu podziękować, bo to wielka rzecz. Zrobiliście, a ja dziękuję dobrze, w imieniu zasłużyliście się Gazety Polskiej Strefy Wolnego Słowa. Gazeta Polska pilnuje Polski. Jeszcze raz kłaniam się. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Szat Grabacki, widzimy się za tydzień. Pilnujmy Polski, wtorek, godzina 20. Do zobaczenia.